Słuchajcie, udało się zorganizować w ciągu 3 tygodni 40 wagonów z żywnością, z środkami chemicznymi, z śpiworami, z środkami ochrony osobistej, który dzisiaj, nie mówimy kiedy, gdzie, skąd, dokąd, ale wyjeżdża daleko na wschód. Mam nadzieję, że dotrze jak najdalej do obwodu donieckiego, ługańskiego. Mamy zapewnienia strony ukraińskiej, współpracy z ambasadą, współpracy z ministrem Kulebą, by ten konwój polskich serc właśnie dotarł jak najdalej na wschód. Dlaczego konwój polskich serc? Bo to jest wspólne dzieło nie tylko omenki moje, nie tylko sformułowanie tego zakupy, ale też przede wszystkim wielu producentów, wielu naszych przyjaciół, którzy nam pomogli. Pomogli nam szybko i skutecznie zorganizować tą pomoc. I im wszystkim też gorąco dziękuję. To jest nasze wspólne dzieło, kochani. I niech to będzie taki symbol i sygnał, że jeżeli się chce, to można. W 3 tygodnie, po tym jak zobaczyliśmy tragiczne zdjęcia z Buczy, z Irpienia, mną osobiście to wstrząsnęło, nami to wstrząsnęło i stwierdziliśmy, że trzeba zrobić coś więcej. I niech każdy spróbuje zrobić coś więcej, a myślę, że tej pomocy będzie więcej, dłużej i skuteczniej. I tego sobie wszyscy życzymy.